Czy kolor włosów ma wpływ na to, jak dobieramy odpowiedni poziom jasności kolorów w stylizacji? Oczywiście, ma to ogromny wpływ. W zależności od tego, czy jesteś blondynką, brunetką, szatynką, czy masz też włosy czarne lub rude, dobiera się do nich odpowiedni poziom jasności koloru. Pokażę Ci to na przykładzie Reese Witherspoon. Po jednej stronie zdjęcie, kiedy ma na sobie bardzo ciemną, niebieską sukienkę, i po drugiej stronie, kiedy ma na sobie o wiele, wiele jaśniejszą sukienkę, która świetnie już współgra z jej kolorem włosów. Blond włosy są bardzo jasne i dlatego najlepiej, jeżeli dobrane do niej kolory również będą miały jaśniejszy poziom. Jakbyś pomyśl sobie w taki sposób, że chciałabyś przełożyć oba te zdjęcia na odcienie czarno-białe i wyobraź sobie, jak bardzo jasne byłyby włosy Reese Witherspoon, a jak ciemna wyświetlałaby się sukienka w tym ciemnym błękicie i jak duży kontrast by powstał pomiędzy odcieniem jej włosów a odcieniem sukienki, a tak naprawdę ona tego kontrastu w urodzie nie ma. Dlatego bardzo ważne jest dobór odpowiedniego poziomu jasności koloru do naszego koloru włosów. Jest to element analizy kolorystyczny, który jest bardzo ważny. Zaobserwuj mnie, aby dowiedzieć się więcej.